Znajdujemy się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, a ze mną już jest dr Tomasz Kurzynowski, który zajmuje się badaniami nad częściami do samolotów. No i właśnie dzięki tym badaniom części mają być i tańsze, i lżejsze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie, na czym polegają pańskie badania? Badania polegają, wykorzystuję w tych badaniach technologię przyrostową. Potocznie nazywane to jest drukiem 3D, tylko że to jest bardziej zaawansowana technologia wykorzystująca proszki metali. Skupią się na proszku stopu magnezu. Jest to proszek, materiał nie do końca jeszcze dobrze przebadany w tych technologiach. Niemniej jednak szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, ale przetwarzany metodami konwencjonalnymi. W tym projekcie chcemy razem z zespołem, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie mój projekt, ale kilkunastoosobowego zespołu, którego jestem kierownikiem, przebadać proszki magnezu, proszki stopów magnezu różnego rodzaju, wytypować jeden lub dwa i dojść do tak zwanego demonstratora technologii, czyli pokazać, że technologie przyrostowe bazujące na proszkach metali, potocznie nazywane drukiem 3D, są możliwe i dają efekty, które można zastosować bezpośrednio akurat w przemyśle lotniczym w wypadku tego projektu. A jakich narzędzi się używa do stworzenia właśnie takich części, takich urządzeń do samolotu? Jest to typowy proces konstrukcyjny, tylko konstruktor, który projektuje takie części, musi mieć świadomość nowych możliwości, jakie dają te technologie. Jest to proces warstwowy, przyrostowy i możemy wytwarzać części tak zwane nietechnologiczne w nawiązaniu do obecnie istniejących technologii. Czyli możemy, proszę sobie wyobrazić, taką strukturę ażurową, przestrzenną siatkę, którą tradycyjną technologią nie jesteśmy w stanie wykonać, natomiast technologią przyrostową jak najbardziej. A co w takim układzie zrobić, żeby te części do samolotów były tańsze? Sam proces technologiczny, sama ta technologia daje możliwość, że te części będą tańsze. Po pierwsze, w tradycyjnym podejściu około 80-90% materiału, który jest przetwarzany, idzie w tak zwany wiór, czyli odpad. O tym mówi współczynnik buy to fly. Natomiast w wypadku tej technologii ten współczynnik będzie bliski 1 do 1, czyli tyle materiału, ile potrzeba do, ile objętości zajmuje geometrię, którą chcemy wykonać, tyle materiału będzie użyte do wykonania tego elementu, czyli praktycznie nie mamy żadnych odpadów, co też bardzo dobrze będzie wpływało nie tylko na koszt, ale też i na środowisko. No, pozostając w sferze finansów i w sferze pieniędzy, no to czy te właśnie pańskie badania w ostateczności przełożą się na ceny biletów lotniczych? To akurat powinni zadecydować operatorzy lotniczy i lotnisk, niemniej jednak w bezpośrednim przełożeniu tak mogą się przełożyć z racji tego, że mniej kilogramów na samolocie, czyli elementów konstrukcyjnych, to mniej paliwa. Mniej paliwa to oszczędności w zatankowaniu tego samolotu, a to także to, co wspomniałem, przekłada się nie tylko na koszty, ale także na ochronę środowiska, ponieważ mniej paliwa jest spalane. Bardzo panu pięknie dziękuję. Naszym gościem był dr Tomasz Kurzynowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i rozmawialiśmy na temat prowadzonych tutaj badań, prowadzonych badań nad częściami do samolotów, które dzięki tym badaniom mają być i tańsze, i lżejsze.